zaczniemy od tego, jak wy uważacie, czym jest marketing? Bo tutaj są jacyś starzy wyjadacze. Opuśćcie ręce ci, co nie mieli wcześniej pytań. Bo nawet za wcześnie zadałam pytanie. Ja jak... A, i umówmy się jeszcze na samym początku, że jeżeli ja coś mówię, to ja dopiero wam udzielę głosu i wtedy włączacie mikrofon, dobra? Żebyśmy się nie zakrzyczeli, bo jedni są bardziej aktywni, inni mniej i chciałabym, żeby każdy mógł się wypowiedzieć. Tutaj chyba Norbert był pierwszy, także zapraszam go do powiedzenia, chyba że się coś zawiesiło. Nie, ja uważam, dobrze, że... Parę... zapraszam. O, dziękuję. Już chyba widzę, to widzę. Ja myślę, że marketing to jest takie, nie wiem, takie jakby, nie wiem, organizacja, która ma promować jakąś firmę. Okej, okay, kto ma jakiś inny pomysł? I tak proszę, Olaf, ma jakiś pomysł, czym jest marketing? Marketing to na przykład handlowanie albo sprzedawanie. O, to jest dobry trop. Czym jeszcze jest marketing, Sandra? Marketing to jest reklama? Też, marketing to też jest reklama, bardzo dobrze. Marysia? Marysia jeszcze marketing jest... Marketing to jest tak jakby rzecz, która, takie miejsce, w którym można coś kupić, w sensie w internecie już mamy marketing internetowy i na przykład wchodzimy na różne strony i możemy coś kupić. Jest na przykład planowanie tego, że mamy różne ceny, promocje. Super, tak, dobra. Będę trochę szybciej dzisiaj, dlatego że mam więcej slajdów, ale doskonale wymieniliście. Tutaj teorie, mądrzy panowie, którzy pracowali i panie nad tym, czym jest marketing. Ta długa definicja, to zaraz ją sobie rozwiniemy, ale krótka to po prostu zaspokajać potrzeby, osiągając zysk, a robimy to, tak jak mówicie, dzięki produktowi, promocji, tego, że możemy gdzieś coś kupić w danym miejscu, no i oczywiście podając cenę, po jakiej sprzedamy to, co mamy do sprzedania. Opuśćcie już ręce na razie. Przejdziemy sobie dalej i opowiem wam o czymś bardzo, bardzo ważnym w marketingu. Teraz nie myślcie o tym jeszcze jako marketingu internetowym, bo zaraz do tego dojdziemy, ale na razie to jest taki zwykły marketing. Marketing składa się z takich czterech rzeczy, które właśnie wymieniliście. Nazywamy to marketing mixem, 4P. Oczywiście zaraz pewnie ktoś sobie przypomni, że też są 4C, 4S, 7P. Jakby cały czas te teorie są rozwijane, ale to jest najbardziej podstawowa teoria marketingu. Potrzebujemy czterech rzeczy, żeby stworzyć marketing, czyli musimy mieć coś, co chcemy sprzedać, coś, co myślimy, że uszczęśliwi konsumentów. Musimy jakoś, dystrybucja, czyli musimy jakoś stworzyć ten produkt i dostarczyć go do tych konsumentów, albo na przykład na półki w sklepie, gdzie mogą je kupić. Musimy ustalić cenę, po jakiej nam się opłaca, czyli i pokryje koszty materiałów i pracę pracowników, ale też po jakiej cenie będą chcieli konsumenci kupić. No i oczywiście promocja, czyli coś, co właśnie byłam bardzo zaskoczona, że od razu nie krzyczeliście, że marketing to reklama, bo ludzie bardzo błędnie uważają, że marketing to tylko promocja. A nie, trzeba właśnie pamiętać, że przede wszystkim jest to też, co chcemy sprzedać, gdzie chcemy sprzedać i za ile. Także bardzo się cieszę, że od razu odpowiedzieliście na to pytanie. I powoli sobie przejdziemy do tego 4P. Jak zrozumiemy, czym jest 4P, to będziemy mogli bardzo łatwo zrozumieć, o co chodzi właściwie w tym internecie. Więc jeżeli chodzi o produkt, nie wiem, czy kiedyś byliście już na wykładzie o cyklu życia produktu, tam rozmawialiśmy o tym, że mamy produkty, ale mamy też jeszcze jedną rzecz, która jest produktem, a niekoniecznie jest przedmiotem. Na przykład to, co robi fryzjer, jak zrobi nam fryzurę. O, Hania się zgłasza. Co to jest? To jest usługa. Dokładnie, usługa. Produkty to są właśnie produkty takie, jak widzicie tutaj, truskawki, komputery, tablety, ale są też usługi, które świadczą ludzie i fryzura też będzie produktem. Albo jeżeli pójdziecie na jakiś tam do kosmetyczki, to też to, co ona robi, to świadczy usługę. Jeżeli chodzi o produkty, to macie tutaj ciekawostka, podział na produktach jest na trwałe i nietrwałe.
Nietrwałe to te, które się szybko przyterminowują, czyli jedzenie, a trwałe to tam młotki, samochody i właśnie takie trwałe rzeczy. Tu Mateusz ma jakieś spostrzeżenie? Że proszę pani, na przykład usługa to jest, jak idziemy naprawić auto. Naprawienie auta jest usługą już. Dokładnie. Nowe auto nie jest usługą, jest produktem. Tak, chociaż całe to wszystko, musicie zrozumieć, że to wszystko jest jakby produktem. Czyli usługa to jeżeli ktoś coś robi, ale naprawa sama w sobie, tutaj tak jak Mateusz podał przykład, naprawa samochodu jest produktem, a pan mechanik świadczy usługę. Mam nadzieję, że wszystko rozumiecie. Tutaj Norbert jeszcze się zgłasza. Chociaż tak naprawdę to jak firma produkuje jakieś auto, to ona wie, że po prostu ono się po jakichś latach zepsuje i na przykład jak już się ma wybrany serwis tam jakiejś marki, niezależnie jakiej, to wiedzą, że jak już sprzedadzą te auto, to ten serwis pewnie i zarobi. I może jak oni wezmą i nie wiem, podpiszą jakiś kontrakt z serwisem ich firmy, to może na to zarobić podwójnie. Oczywiście i to jest też część. Oczywiście nie mówimy tutaj, że specjalnie będą się psuły te samochody, no ale wiadomo, że po jakimś czasie i oponę trzeba zmienić na zimę i w silniku pewnie może coś się zepsuć albo trzeba wymieniać klocki hamulcowe tak zwane, bo się ścierają. I rzeczywiście też firma może produkować produkt, samochód, ale może też świadczyć usługę, tak jak mówisz, albo podpisać z kimś, że będzie świadczył usługę naprawy tego samochodu. Bardzo dobrze, idziemy dalej. Jeszcze wiem, że się zgłaszacie, widzę tutaj, widzę presję, czuję. Jeszcze ale... nieruchomości, że... nie, jeszcze... Nieruchomości to jest taki produkt. Tak, to jest produkt. Chociaż jeszcze... Oferują nam usługę, że jak na przykład zostanie nam zniszczą nam samochód, to odszkodowanie mają nam wypłacić. A proszę pani? O, to jest trochę bardziej skomplikowane. To nie jest do końca usługa, to jest to nie świadczy ten, który sprzedaje produkt, tylko firma ubezpieczeniowa, ale bardzo dobrze kombinujecie. Tak, Michale. I to już ostatnie pytanie i idziemy dalej. Czasami jest tak, że jacyś na przykład producenci auta na przykład umawiają się z jakąś inną firmą, na przykład ubezpieczeniową i no na większą skalę na przykład dają jakąś promocję, na przykład 10% zejścia z ceny przy zakupie auta i wybrania tego ubezpieczenia. Tak, ubezpieczenia i tego producenta. Tak, przedsiębiorcy sobie radzą w różny sposób i zaraz tutaj przejdziemy do promocji, właśnie promocje, ale w sensie cenowe. To jest bardzo ciekawy temat, który często jest pomijany tak pobieżnie jest traktowany. Właśnie bardzo ważne są te powiązania pomiędzy przedsiębiorcami, którzy umawiają się, że będą jakieś, powiedzmy na przykład produkt, właśnie jest samochód, ale jeżeli kupisz ten samochód, to dostaniesz, no nie wiem, super wycieraczki, bo to jest jedno z najczęstszych dodatków. Umawiają się z producentem wycieraczek, że będą one taniej sprzedawane, ale wtedy będą dorzucane do każdego samochodu. Bardzo dobrze. Idziemy sobie dalej, bo ten marketing mix ma aż 4P. Tutaj widzicie cenę. I pewnie jak wchodzicie do sklepu, to można dostać zawrotu głowy, bo wszędzie po prostu krzyczą do nas banery, że są zniżki albo kupony, albo różne tego typu rzeczy, które nakłaniają nas do tego. Właśnie, to jest zdjęcie z Auchan. Chcę wam zapytać, skąd to jest zdjęcie? A skąd wiecie, że to jest Auchan? Ponieważ jak wchodzę, to od razu... Jest napis Auchan. Jest napis zawodowy wybór w Auchan. Ale właśnie bo to jest produktor i tego typu jak wchodzę, to od razu wyciągają mnie baneru. Jest napis Auchan, a poza tym kolory są też tak charakterystyczne. Tak, macie. I te ceny. Tak dostają. Nie wiem, kto powiedział, któraś dziewczyna też powiedziała o kolorach. Tak, słuchajcie, w
w prawym dolnym rogu widzicie, takim prostokątem jest zaznaczona listwa. To się nazywa listwa pułkowa. I na tej listwie pułkowej, jak widzicie, wszystkie ceny są na żółto. I tutaj właśnie chciałam wam tutaj, jako że jesteśmy wieczorem z własnej woli, chcemy się nauczyć super, że tak powiem, trików tak zwanych. To jak pójdziecie do sklepu, to zwróćcie uwagę na to, co jest napisane dokładnie na cenach. Ponieważ zwykle ceny, jak idziecie do Carrefoura, czy Carrefoura raczej, bo to francuskie, czy do Tesco, czy gdzieś, to będziecie mieli wydrukowane ceny na białym papierze. Ale zauważyli producenci, że zwykle, kiedy była promocja, no to właśnie drukowano na innym papierze, żeby ludzie zwrócili na to uwagę. Więc na jaki pomysł wpadł Auchan? No więc Auchan wpadło na pomysł, że wydrukuje wszystkie swoje ceny na kolorowym papierze i dzięki temu ludziom będzie się wydawało, że wszędzie jest promocja. Więc widzicie, można zrobić promocję, tak jak tam, tam na górze widzicie takie banery, że jest promocja, mogą być takie wystające flagi. Już nie będziemy wchodzić w nazwy ich, bo one są tylko angielskie. Przynajmniej ja nie znam polskich nazw na takie rzeczy, ale właśnie też w taki sposób jest to komunikowane, że macie żółte ceny. Jak pójdziecie do Kauflanda, to tam na przykład na cenach będzie żółta, właśnie będzie żółta kartka. Wszędzie oni stosują białe, ale będzie żółta albo pomarańczowa i nie będzie promocji, ale będzie napisane cena dyskontowa. Jakby to wcale nie znaczy, że to jest jakoś bardzo taniej. Po prostu tam oni próbują w ten sposób zachęcić ludzi, dokładnie, przyciągnąć ludzi, żeby kupili. Przepraszam, Norbert był pierwszy i potem Olaf i jeszcze Michał. Proszę Pani, bo chcę powiedzieć, że tutaj też widzę, jakie są Auchan. To widzę jakieś, nie wiem, cztery produkty, te same, które są na czterech półkach. To trochę bez sensu. O nie, o tym zaraz pogadamy. To ma bardzo dużo sensu i sprzedawcy, i producenci bardzo walczą o to. Zaraz o tym porozmawiamy, ale super za spostrzegawczość. Ponieważ chcą zachęcać, ponieważ żeby każdy widział, kto jest wyższy, kto jest niższy, żeby było jak najwięcej towaru i żeby każdy widział. Jak się wchodzi, zaraz, to od razu widzi, że tego jest 500 i brać. Też, ale zaraz wam opowiem od strony, ponieważ pracowałam też prawie 2 lata w jednej z firm, która właśnie produkowała proszki do prania tego typu rzeczy. Zaraz wam opowiem też z pracy, dlaczego się tak robi. Olaf był jeszcze, się zgłasza. Czasami też jest taki tak jakby life hack tych marketingowców, że w sklepach piszą małym druczkiem, że jak kupisz 3, to będziesz miał taniej. I nikt tego nie czyta i kupuje normalnie i potem się okazuje, że jest bez przeceny. Dokładnie. Pamiętajcie, że zawsze przy półce muszą być wypisane warunki promocji. I jeżeli kiedyś kupicie przy półce, jeżeli przy półce, właśnie tak jak Olaf zwrócił uwagę, nie byłoby informacji, że dopiero przy zakupie kilku jest promocja, a przyszlibyście do kasy i okazało się, że produkt jest droższy, to sprzedawca ma obowiązek sprzedać wam ten produkt po cenie półkowej. Także pamiętajcie, niektóre sieci dawno temu, teraz już się pilnują, ale dawno temu potrafiły w ten sposób no, oszukiwać po prostu swoich klientów. Tak, tutaj Michał jeszcze się zgłasza, potem Magda. Bo w sumie jak już się na przykład do takiego Auchan wchodzi, to trochę dla mnie, ja już w ogóle na to nie patrzę, ponieważ to jest tak, dla mnie już po prostu taka normalność i po prostu coś sobie wisi i no ja praktycznie to nie zwracam uwagi, no. Ja, nawet jak to będzie, to nawet się nie chce szukać, po prostu sobie wisi. Pójdę, znajdę coś fajnego, jest, to kupię, a na takie banery to już nie zwracam uwagi. Kiedyś może pierwszy raz przyszedłem, ale już przychodzę tam setny raz, no to tak niezbyt. To właściwie można by sobie dyskutować właśnie o skuteczności, czy to nie jest za dużo już tutaj w tej alejce, no bo tak naprawdę już nie wiadomo, na co zwracać uwagę. Ale rzeczywiście gdzieś tam ci sprzedawcy bardzo, bardzo próbują pokazać, że oni cenowo mają atrakcyjne produkty. Jeszcze Daniel i idziemy dalej, bo mamy ważne rzeczy właśnie tutaj związane z tym, jak to na półce jest wszystko ustawione. Kiedyś w Żabce było tak, że właśnie była taka dość duża cena jakby na dużym drukiem, a potem było, że przy zakupie 2. Ja już się cieszyłem, że kupię sobie 2 paczki chipsów zamiast 1, a to
Tak. Proszę pani, bo pani też poruszyła temat, że kiedyś to producenci oszukiwali. I pewnie jest dlatego, że już w dzisiejszych czasach nie biorą i nie oszukują, dlatego, bo to jest po prostu już przestępstwo. Wtedy też były przestępstwa. Po prostu konsumenci byli mniej uważni, a teraz na szczęście dzięki właśnie marketingowi internetowemu i tak dalej, jesteśmy w stanie widzieć, jesteśmy bardziej świadomi. Kiedyś byłam w jakimś takim sklepie, nie pamiętam jak się nazywało, to było, że jeden w cenie dwóch i można się na takie coś natknąć. Jeden w cenie dwóch, tak, jest coś takiego, bardzo często widzicie to na wyprzedażach, szczególnie wiosennych, jak wasi rodzice idą kupić jakieś rzeczy do czyszczenia, czy łazienek, czy kuchni. Ale jeden w cenie dwóch to jest drożej. Dwa w cenie jednego, przepraszam. Tak, dwa w cenie jednego to jest. Tak, dwa w cenie jednego to są... No ale właśnie można się na takie coś nabrać, bo ja kiedyś widziałam, że jeden w cenie dwóch. A to trzeba wtedy porozmawiać z sprzedawcą, bo to on chyba nie umiał tego zapisać poprawnie. Dobrze, słuchajcie, pójdźmy dalej, bo przechodzimy do dystrybucji. Ale tak zrobiłam też kogoś tutaj... można oszukać, bo jak ktoś już jakby dużo, dużo czyta tego i przeczyta jeden w cenie dwóch, i to jakby pójdzie kupić, no to sprzedaje mu się w cenie dwóch. Oczywiście. Bo może być to literówka, ale może być to celowy zamysł. Tak, chociaż z mojego doświadczenia raczej nie będzie to celowe, ale zgadzam się z wami jak najbardziej. Jeżeli ktoś by tak zapisał, no to bardzo uczciwie pisze, że chce drożej sprzedać. Chociaż, no wiecie, to nie jest przestępstwo, jak informują was o tym. Dystrybucja. Tutaj macie co prawda ciężarówkę, ale dystrybucja to składa się z kilku rzeczy. Po pierwsze, gdzieś te produkty, które wyprodukujemy, trzeba magazynować, czyli są magazyny. Jeżeli to nie jest produkt cyfrowy oczywiście, mówimy tutaj na przykład o proszkach do prania, tutaj widzicie kapsułki i tak dalej. Potem musimy to jakoś przewieźć, czyli musimy umówić się ze sklepem. Poczekajmy jeszcze chwilę i zaraz będę udzielać głosu, dobra? Podnosimy rękę, kiedy chcemy powiedzieć. Jeżeli nie widzicie to, pokazuję tutaj, jak wejdziecie na rossmann.pl, to możecie zobaczyć sobie coś takiego jak wirtualny sklep i możecie obejrzeć każdą półkę. I ja tutaj właśnie zrobiłam screena takich półek, które można tam sobie obejrzeć i tutaj akurat są półki środków do prania i płukania i środków też do prania i płukania, tak dla odmiany i tu jest Ariel, Persil, Lovella, Cocolino, Silan. Możemy to wszystko tutaj zobaczyć, ci, którzy nie widzą. No i właśnie jeżeli chodzi o dystrybucję, kiedy już dochodzi do sklepu nasz towar, to trzeba go ustawić na półce i producenci bardzo często walczą o to, żeby zrobić sobie takie strefy swojej marki, a najlepiej strefy producenta, bo na przykład macie jednego producenta, a on ma kilka marek i ma kapsułki do prania i proszki do prania i płyny do płukania i on chce, żeby to na wszystko było razem. Na przykład Procter & Gamble. Albo to na są też inne wersje. Oczywiście i słuchajcie, właśnie Procter & Gamble, Unilever, Reckitt Benckiser, to wszystko tutaj właśnie akurat, że jesteśmy przy proszkach do prania, to możemy sobie o tym akurat wymienić te firmy. One mają bardzo dużo marek i wystawiają. I teraz po co to robią? Po pierwsze, po to, żeby być jak najbardziej widocznym, ponieważ jak patrzymy sobie na różne marki, to po prostu pamiętamy. Nie tylko z reklamy, ale też ze sklepu. Po drugie, bardzo łatwo nam je znaleźć. Po trzecie, mówiliście tutaj o różnych smakach i zapachach. Właśnie zdradzę wam pewną tajemnicę. Producenci często produkują właśnie swoje produkty, dają swoje produkty o różnych zapachach czy smakach, po to, żeby zająć jak najwięcej miejsca na półce. Bo jak jest jakiś nowy towar, to sklep o wiele chętniej chce go postawić na półce, bo i my jako klienci chętniej chcemy coś wypróbować. Jak nowe rzeczy są, to bardzo chętnie po to sięgamy. I dzięki temu więcej miejsca zajmujemy na półce i dzięki temu mniej miejsca zajmuje konkurencja, ponieważ jak to się mówi, półka nie jest nieskończona. O ile w internecie będziemy rozmawiać, możecie wystawić ile chcecie tych produktów, tak w sklepie no nie da się. Także bardzo, bardzo się walczy o to miejsce na półce. Tu Mateusz się pierwszy zgłasza, więc oddaję mu głos.
Ja właśnie chciałem powiedzieć, że producenci starają się umieścić swoje produkty w najbardziej widocznych miejscach, czyli na wysokości ramion, głowy, tak żeby nie były za nisko, bo nikt tam nie będzie patrzeć praktycznie, ani nie za wysoko. Tylko tak, wszystko, żeby było właśnie najłatwiej, żeby był najłatwiejszy do nich dostęp. Najlepiej tak, było, żeby i produkty... Wszystko zależy też od wielkości sklepu, od tego, ile jest półek, ile jest miejsca, no i oczywiście od gabarytów produktu, czyli na przykład jak jest taki wielki persil, ileś kilogramów, to on raczej będzie na dole, a swoje mniejsze produkty, tak jak tutaj Mateusz zauważył, będziemy stawiali gdzieś na wysokości oczu i rąk, bo te mniejsze produkty trudniej zauważyć. Oczywiście producenci batonów mają najgorzej. Zapytam trochę osób, które tutaj nie się nie wypowiadały, czyli Franciszek tutaj się zgłasza. Ja myślę, że wpływ też na to może być fakt, że gdy klient przychodzi i patrzy na taką półkę i zobaczy i koło takiego proszku do prania zobaczy inny produkt tej samej marki, to może zechcieć kupić także tamten inny produkt. I myślę, że to może też zachęcać do kupowania innych produktów tylko od tej firmy. Tak, bardzo dobrze. Jeżeli już jako konsumenci lubimy jakiś konkretny na przykład proszek do prania, bo wiemy, że nie gryzie, a super pachnie, no to wiadomo, że będziemy chcieli może wypróbować jakąś nowość albo właśnie płyn do płukania. Super, to była bardzo dobra uwaga. Olgierd? Też marketing występuje w telewizji. Tak jak pani wyświetla ten obraz, na którym widać te proszki do prania, to widzę, proszę pani, tak z kilkanaście razy dziennie takie reklamy, na przykład Persil, w tak, których zaraz proponują, żeby kupić i że są numerem jeden w Polsce. Tak, super. Do walki z plamami. Dokładnie, zaraz będziemy o tym mówić, bo to jest czwarty punkt marketing mixu, tylko jeszcze tutaj się Gabi zgłasza od bardzo dawna. Więc ja chciałam powiedzieć o tych różnych zapachach, że to dla producenta się opłaca robić dużo zapachów, dlatego że ludzie mają różne gusty i jeden lubi cytrynę, a drugi wręcz nie znosi tego zapachu. Więc nawet jeśli chciałby wypróbować produkt tej firmy, ale patrzy, ale ten proszek do prania ma ten zapach, a ja go nie lubię, no to nie kupi tego. A jak jest więcej zapachów, to jest większa szansa, że ten produkt się spodoba większej ilości ludzi. Tak, i produkty są takie, które na przykład zawsze się sprawdzają. Ja pracowałam między innymi na odświeżaczach powietrza i są takie zapachy, które ludzie zawsze lubią i to jest bawełna, sosna i cytrusy. Nie, zawsze nie się dobrze sprzedawały. No właśnie, ale zauważyli, firma, w której pracowałam, zauważyła, że wchodzi nowe pokolenie, że tamte zapachy stosowało pokolenie naszych dziadków, a młodsze pokolenie na przykład uwielbia, i tutaj połączenia to będzie melon i ogórek, to jest taki odświeżający, lubili lawendę. Przepraszam? Ja z tymi ogórkami nienawidzę. Tak, chodzi o to, że ludzie mówią. Lawenda jest super. Lawenda bardzo ładnie pachnie, bo ogólnie każdy ma inny gust. Ale zależy, dokładnie, co chcemy prać. Chodzi o to, tak, ale chodziło o to, że młodzi ludzie woleli właśnie egzotyczne owoce, zapach egzotycznych owoców, zapach kwiatów, takie słodsze zapachy, a starsi woleli cierpkie, więc dlatego wprowadzali coraz to nowe zapachy ta firma, żeby też trafiać do młodszych osób. A mam pytanie. Tak, słucham. I przechodzimy dalej. To też nie jest tak, że no, te mniejsze też przedmioty na wysokości ramion, no ale to chyba też starają się też umieścić tak, że tych swoich z najlepszymi kontaktami z innych firm, żeby no oni też zarobili. Często na przykład w Auchan nie jest tylko na tych szafkach i w ogóle, tylko też to, jak są te drogi główne, ta główna aleja, to często tak w tej alei głównej są na przykład do próbowania jakieś, są jakieś pudła z jakimiś właśnie promocjami, na które tak, oni na pewno też korzystają i też na pewno wszystko jest pogrupowane, żeby ludzie mogli znaleźć i uważam też, że na wysokości ramion są na pewno te najmniejsze i też te
najlepsze zyskiem dla nich. Pewnie. Nie sądziłam, że na to zwrócicie uwagę. Bardzo się cieszę. No to chciałam właśnie tylko powiem. Zaraz, no super, właśnie chodziło o to, że nie sądziłam, że właśnie tak głęboko wejdziecie, ale rzeczywiście idąc główną aleją, nazywa się to profesjonalnych nas, pewnie nie zapamiętacie, koniec gondoli. Oni uważali, że każda półka w firmach się mówi, że to jest gondola i koniec gondoli to jest miejsce, gdzie wystawiamy produkty, które często są na promocjach. I tam ludzie zaglądają i właśnie można sobie, firmy walczą o to, które w danym tygodniu będą na końcu gondoli, żeby można ich jak najwięcej kupić. I właśnie tam są promocje i tego typu rzeczy, ale musicie bardzo dokładnie czytać, czy na pewno jest to promocja. I właśnie te dodatkowe ekspozycje, to się nazywa dodatkowa ekspozycja, czyli właśnie takie kartonowe, takie wyspy, na których są produkty, albo tak super atrakcyjne bramy. To jest sposób dystrybucji. Bo jak te właśnie promocje są tak na samym końcu sklepu, to przy okazji klienci przechodzą obok innych półek, przez co mogą kupić więcej. Tak, to prawda. Przechodzimy do promocji. Ja widzę, że się bardzo rozkręciliście. Ale proszę pani, tak? Chyba właśnie te batony, jak pani wiesz, mają najgorzej, to chyba oni zawsze dają przy kasach, bo jak stoi, to zawsze może jeszcze coś wziąć. No tak, bo jak stoisz w kolejce i się oglądasz coś z boku i patrzysz. Jeszcze pod koniec widzę, że może chcę, no to sobie kupię. Tak, dokładnie. Właśnie producenci, wszystko widzicie, zależy od tego, jak duży jest wasz produkt. Ja mam także, jak robię zakupy, czyli, i podchodzę duży, do kasy. Na półce. A takie małe rzeczy, pracowałam też na przykład na gumach do rzucia, to staraliśmy się właśnie, żeby były przy kasach i właśnie w takich miejscach, gdzie ludzie stoją na przykład w kolejce do kasy. I tam właśnie pani, ja zawsze mam tak, że jak ja robię jakieś zakupy, biorę coś, podchodzę do kasy i tak czekam sobie w kolejce, jak myślę, a może by sobie wziąć gumę do rzucia na drogę, albo jakiegoś batonika, albo tylko nie mogę wziąć. Umyj do rzucia, mam aparat na zęby. Ja na przykład jak jestem w Selgrosie, to tam są jakieś czekolady i są w takich łatwo widocznych miejscach, albo takie cukierki, no. I tak. Jak się nie potrafi znaleźć, to można zobaczyć i wtedy sobie wziąć. Oczywiście. Ale często są też dziękuję. Takie szyldy. Musimy dalej przejść, bo większy nie idziemy do... Proszę pani, bo ja chciałam do promocji jeszcze. Ja chciałam tak, przejść do pytanie, co chętnie. Tak, bo wyświetlam slajd promocja, ci, którzy nie widzą. Zaraz będziemy tutaj mówić o tym, jakie tutaj są formy, nośniki, tak zwane promocji. Tak, także przechodzimy już do promocji. Ale ja muszę jeszcze sposób, którego tutaj nie ma chyba na tym slajdzie. No bo większe sklepy niektóre robią tak, że na przykład jest degustacja sera lub innych takich mniejszych produktów. Tak, jest. To jest właśnie o tym mówiłem też wcześniej. Tak, tutaj Michał też wspominał i Gabrysia. Bardzo dobrze, tak, można sobie wypróbować. Tutaj powiedzmy, o, może Maksymilian nam powie, co widzi tutaj, jakie są nośniki reklamowe. Proszę pani, bo ja chciałam powiedzieć, że mój tata i mama pracują w marketingu. A, no to gratuluję, bardzo się cieszę. To po fachu w takim razie znajomi. Dobra, to tutaj się zgłasza jeszcze Marysia, o nie, Antonina. Antoninie damy głos, ponieważ jeszcze nie mówiła. Albo już. Czekaj. Proszę pani, zapomniałam, co chciałam powiedzieć. To nie ma problemu. To ja wam opowiem tutaj o promocji. Szybko przejdziemy, bo pójdziemy sobie do marketingu internetowego, żeby już nie było problemów. Na pierwszym obrazku widzimy ludzi oglądających telewizję. Tutaj jest akurat zrzutnika jakiś puszczony. W telewizji często widzimy różne reklamy. Tutaj właśnie zauważyliście, że na przykład proszki do prania intensywnie się reklamują, ale nie tylko proszki do prania. Mamy billboardy, na których zawieszone są różnego rodzaju informacje. Mamy, kto jeszcze pamięta, jakieś gazety albo gazety szczególnie takie branżowe typu kiedyś była pani domu, przyjaciółka, to tam bardzo dużo było, po prostu całe strony reklam. No i ostatnie miejsce to jest internet. Oczywiście promocja
to znacie po prostu miliony przykładów, nawet nie będę was pytać, bo promocja, wszędzie są reklamy, reklamy w radiu, reklamy na rowerach, reklamy, no gdzie się da, więc przejdziemy sobie dalej. Ale chyba najbardziej popularniejsze są reklamy teraz w telewizorze. Proszę Pani, a mam taką reklamę. Są najgorsze są te na YouTubie. Właśnie, tak, bo czasami jak próbuję coś obejrzeć do szkoły, a potrzebuję natychmiast, to mam czasami 20 reklam w odcinku 10-minutowym. Dokładnie, przejdziemy za dalej. To jest tylko, ja powiem tak wam, to jest marketing tradycyjny, jest, gdzie po prostu jest, się wyświetla reklama, albo widzicie reklamę i nie możecie nic z tym zrobić. Co najwyżej. Wie pani, czasem nawet te reklamy w telewizji są wnerwiające, bo są ciągle. No właśnie, na przykład, w niektórych stacjach, kiedy jest mecz na przykład, na niektórych stacjach reklama trwa 15 minut, a w niektórych są studia z tych meczów, ale na przykład jak jest film i jest przerwa na reklamę, to jest różnie, bywa, ale najgorsze to są te stacje. Najgorsze jest, jak jest film akcji w jakimś kluczowym momencie, film w jakiejś akcji, najbardziej dynamicznej akcji filmu jest w pół akcji, przerwa na reklamę. W taki sposób ta stacja zarabia na tych reklamach, bo... Wylądował i nagle reklamę. Nie chcesz niczego przekapić. Bardzo dobrze tutaj ktoś powiedział, nie wiem kto dokładnie, bo wszyscy krzyczeliście, ale rzeczywiście te reklamy są puszczane w kluczowych momentach, kiedy jest oglądalność najwyższa i wtedy ci ludzie płacą bardzo wysoką cenę za to, żeby właśnie w takim najbardziej szczytowym momencie, żeby... Tak, i wtedy ludzie po prostu nie wyłączają telewizora, ani nie zmieniają programu, dlatego że szukają... Chociaż proszę pani... Czasami w takim kluczowym momencie to jest najbardziej denerwujące, że wyskakuje reklama. To prawda, ale obejrzycie ją do końca. Ale to pamiętacie, jaka marka. W każdym momencie. Dokładnie. Pani, przechodzimy. Proszę pani, bo to jest dla oglądających denerwujące, ale producentom daje zyski. Oczywiście, może się przełożyć zyski. Słuchajcie. A jak jest jakaś dalej, akcja, to można zapamiętać i tą akcję, i może i kawałek tej reklamy. Na przykład zapamiętasz akcję z tego filmu i kawałek reklamy. Jak będziesz w sklepie, to akurat w tym kawałku była nazwa i pamiętasz, że tak, no, dokładnie. Jak oglądałem ten film, to się pojawiło. Chodzi po prostu, nawet nie pamiętacie czasem skąd, a pamiętacie po prostu samą markę i to sprawia, że chcecie coś kupić. Wiecie, się zaprzecza pani temu często. Słuchajcie, musimy przerwać samą rozmowę, bo chcę z wami przejść do tego marketingu internetowego. Ja widzę, że jesteście super aktywni i bardzo się z tego cieszę. Opuśćcie na razie ręce i opowiem wam trochę o czym jest marketing internetowy. Oczywiście są to te działania, tutaj jak widzicie na slajdzie jest napisane, że wszystkie działania marketingowe przeprowadzane w internecie, to jest marketing internetowy, i że wyróżnia go jego interaktywność. I mamy tutaj takich 6 obrazków. Jedne to są chmurki z czatem, jeden to jest pan krawiec, który tutaj zaraz opowiemy, co to jest. Jeden to jest jak zasięg w komórce, widzicie kreski. Jedno to jest coś, co pokazuje, że coś jest elastyczne. Jest też kalkulator z pieniędzmi i z kalendarzem i są wykresy. I zaraz wam opowiem, o co chodzi, a mianowicie to są takie 4 cechy marketingu internetowego, które wyróżniają go od marketingu tego tradycyjnego, czyli tego, co widzimy na billboardach, tego, co widzimy na tego, co widzimy w telewizji, czy słyszymy w radiu. Pierwsze, te chmurki czatu, to jest kontakt z klientem. Chodzi o to, że możemy w każdej chwili bezpośrednio jakby zacząć rozmawiać z klientem bezpośrednio, czyli jak zamieścimy jakąś reklamę, to on może nam w czacie odpowiedzieć, co on uważa o tej reklamie i możemy z nim wejść w rozmowę, czy odpowiedzieć na jego e-mail, czy gdzieś w mediach społecznościowych z nim porozmawiać, czy po prostu czatować. I mamy taki bezpośredni kontakt, którego nie ma, kiedy puścimy na przykład reklamę w telewizji. No bo ktoś zobaczy tę reklamę w telewizji i zupełnie nie wiemy, co ktoś inny o tym pomyślał. Trzeba by było do niego dopiero dotrzeć, i nawet nie wiedzielibyśmy, czy on widział tę reklamę, a jak jesteśmy w internecie i ktoś na przykład da lajka, albo się wypowie, albo coś takiego, no to my już wiemy, że on to widział. Druga rzecz, dlaczego tu jest krawiec? Trudne słowo, chodzi o personalizację przekazu, czyli na przykład
W internecie, jeżeli macie polubione jakieś strony, albo często wchodzicie, na przykład powiedzmy, że ktoś jest fanem wędkarstwa, uwielbia ryby, patrzy na różne sławiki. Tak, to ten komputer jakoś tam akceptujecie jakieś pliki cookies czy coś takiego i oni zaczynają was śledzić i zaczynają wam podsuwać reklamy dotyczące właśnie wędkarstwa, a to kalosze, a to jakieś super preparaty przeciwko komarom, żeby was nie pogryzły. Więc możecie dokładnie dotrzeć do osób, które będą chciały kupić wasz produkt, bo jak oglądacie telewizję i ktoś reklamuje jakieś proszki dla niemowląt, no to przecież to już nie jest do was kierowana reklama i nie potrzebujecie takiego proszku do niemowląt, więc tak naprawdę ktoś, kto zapłacił za tę reklamę, stracił pieniądze, ponieważ ona dotarła do osoby, która nigdy tego nie kupi i nie jest zainteresowana. I to jest przewaga marketingu internetowego, bo jest mniejsze prawdopodobieństwo, że traficie na osobę, która nie będzie chciała kupić tego produktu, jakby nie będzie zainteresowana. Tu macie też te kreski zasięgu, z tego względu, że właśnie, nie wiem, czy kiedykolwiek patrzyliście, jak się kupuje reklamę na Facebooku, to tam możecie określić dokładnie zasięg, w którym ma się wyświetlać reklama. Na przykład, czy to geograficznie, czy możecie określić, do jakich osób to ma dotrzeć, to właśnie możecie to bardzo dokładnie określić. A jak kupujecie w telewizji, to co najwyżej możecie wybrać między telewizją regionalną, a telewizją jakąś ogólnopolską. Europejską. Albo publiczną. Dokładnie, albo publiczną. Więc jakby bardzo tutaj jest mały zakres tego, jak możecie dostosować te reklamy, jakby dostosować do, gdzie będzie ta reklama emitowana. A tutaj możecie doskonale to ten obszar gdzieś zawęzić. Tutaj jest też taki materiał elastyczny pokazany, już nie wiem, nie wiedziałam już, jak lepiej znaleźć lepszą ikonkę na to. Chodzi o to, że jeżeli zauważycie, że coś nie działa, na przykład widzicie, że wasza reklama nie trafia dokładnie tam, gdzie chcecie, a przecież to internet, więc możecie cały czas przy pomocy różnych narzędzi monitorować, do kogo trafiła wasza reklama, to możecie w każdej chwili zmienić i dosłownie z minuty na minutę możecie dostosować bardzo elastycznie wasz przekaz do tego, co uważacie, że będzie lepsze i nie stracicie pieniędzy. Koszty. Internet jest relatywnie jeszcze, nie wiem jak będzie w przyszłości, ale internet jest tani relatywnie pod tym względem, że możemy zapłacić dokładnie za dany zasięg i jeżeli nie mamy dużo pieniędzy, no to damy mały zasięg. Jeżeli mamy dużo pieniędzy, a mamy taką potrzebę, no to możemy oczywiście zwiększyć zasięg albo zwiększyć częstotliwość wyświetlania różnych reklam i dzięki temu nie będziemy płacić, no, po prostu oszczędzimy trochę, będzie mniej utopionych kosztów tak zwanych, a jeżeli płacimy na przykład w telewizji, no to tak jak mówiłam, ktoś może zobaczyć. Musimy zapłacić na przykład w telewizji publicznej za ogólnopolski przekaz i to jest bardzo, bardzo drogie, uwierzcie mi. To jest kwoty rzędu 500 000, jak nie więcej, za 2 tygodnie emisji na przykład tych reklam. I, 500 000 za minutę. No 500 000 za te kilka, ileś tam wyświetleń. No to się dogadujecie, reklamy są zwykle 15 albo 30 sekundowe i pomyślcie, że połowa z tego 500 000, żeby połowa, 1/4 tylko, czyli 25%, dotrze do tych ludzi, do których wy chcecie. No to stracicie dużo pieniędzy w ten sposób, a w internecie możecie dokładnie tak dzięki tej elastyczności, tak jak mówiłam, tej personalizacji i zasięgowi, będziecie mogli w każdej chwili dostosować, na przykład zmniejszyć zasięg, zwiększyć zasięg, dodać pieniędzy, odjąć pieniędzy, nie będzie problemu z tym. No i ostatnie to efekty. Możecie bardzo dokładnie zmierzyć, jest bardzo wiele narzędzi, zmierzyć, czy to, ile pieniędzy zainwestowaliście, przełoży się na sprzedaż. Czyli na przykład patrzycie, czy jeżeli w czasie, kiedy umieściłam na przykład wideo na YouTubie, żeby się wyświetlało, tam te denerwujące reklamy, jak ktoś nie ma premium konta, to czy w tym czasie, kiedy wyświetlałam te reklamy... Polecam włączyć AdBlocka. No właśnie, no ale czy w tym czasie, kiedy opłaciliśmy, to czy na przykład w naszym sklepie zrobił się większy ruch i więcej ludzi zaczęło tam wchodzić i czy zaczęli kupować? Więc cały czas możemy to zmierzyć, a niestety w telewizji bardzo długo trzeba czekać na to, żeby zebrać dane. Są takie firmy, które zajmują się zbieraniem danych, tam na przykład Nielsen albo jest Dunnhumby,
One zbierają dane co do tego, ile się sprzedało i w jakim okresie i trzeba no, dość długo czekać na to. Więc ten internet ma tutaj bardzo dużą przewagę. Widzę, że się zgłaszają 4 osoby. Będzie to Norbert, Mateusz, Antonina i Gabrysia. Także pytanie do Was. Tutaj się zgłaszacie, więc udzielam Wam z chęcią głosu i zaraz przejdziemy dalej. To od Norberta zacznijmy. Chyba, że nie opuścił ręki. Nie, bo chciałabym jeszcze poprzednio powiedzieć, że czasami jest tak, że jest gwarancja, nie wiem, czegoś i można zawsze zwrócić i ja, jeśli firma nie daje, że to się po prostu nie popsuje, my to i mamy po prostu pewność, że możemy to zwrócić i to się zepsuje, nie wiem, a powiedziawszy z, nie wiem, z jakiegoś marketu owoce zamówiliśmy i mamy pewność, że po prostu możemy to zwrócić. Zaraz o tym pogadamy, ale Norbert rozwieje Twoje wątpliwości. Według Unii Europejskiej masz zawsze, z tego co wiem, minimum 14 dni na zwrot internetowych zakupów. Rzeczywiście trzeba to było uregulować prawnie, żeby dało się zwrócić, ale teraz zawsze da się zwrócić produkt przez to właśnie, że go nie widać. Tutaj muszę wyciszyć Dominikę niestety, bo chyba jej się mikrofon włączył. To Antonina, zgłaszasz się, więc nie wiem. Tak, jestem tu, bo chciałam powiedzieć coś o slajdzie, który już był, bo chciałam powiedzieć, że jak dziecko na przykład ogląda telewizję i potem jest reklama, to tam mogą wyskoczyć cukierki, potem dzieci to widzą i potem się pytają rodziców, czy mogą kupić te cukierki albo jakąś zabawkę, która tam się pokaże. To prawda, dzieci właśnie mogą jakieś inne osoby zobaczyć reklamę i przekazać. To jest bardzo dobre spostrzeżenie, może tak być. Gabrysia? Chciałam tylko zauważyć, że na przykład nie wszyscy mają telewizję, ale więcej osób ma i używa YouTube'a właśnie. I ma telefony lub media społecznościowe. No bo patrząc w mojej klasie, bardzo mało osób ma telewizję. Więc bardziej się opłaca chyba w internecie. Ale ma i ogląda, to jest spora różnica, bo młodzież, właśnie, w sensie ja na przykład bardzo teraz rzadko oglądam telewizję, a jak już coś chcę obejrzeć, to raczej z Netflixa niż z telewizji i no, bardzo rzadko coś telewizji tak oglądam, więc Gabrysia, reklamy, tutaj jakieś rzeczy, które by mnie interesowały ogólnie moją grupę wiekową, to raczej są nieopłacalne do wykorzystywania w telewizji. Wszystko trzeba dostosować do tego, kto ma kupić nasz produkt, bo jeżeli osoby starsze, to one częściej słuchają radia i oglądają telewizję, jeżeli osoby młodsze, no to właśnie częściej oglądają programy gdzieś w internecie. Także no tak, ale to zależy także jaki produkt. Tak, oczywiście i dlatego właśnie w marketingu internetowym to jest świetne, że no tak, możecie trafić do większości, do młodszych i też już ludzi, którzy są między 50 a 60. Nie wszędzie da się zareklamować, bo na przykład na takim Netflixie nie zareklamujesz nic, bo tam no nie masz reklam między filmami, no to nie zareklamujesz tam nic. Sportowych tych nie ma reklam. Oczywiście, chociaż wiecie, każdy znaczy w Netflixie nie ma reklamy. No, bo nie zdziwiłabym się, gdyby na Netflixie no bo na pojawiły się pewnego dnia reklamy. Jest film no, akcji i bohater po prostu je śniadanie i są tam na przykład jakieś płatki, na przykład Nestle, Cheerios. No to tak, lokowanie. To też jest prawda, ale nie ma takich, nie ma takich reklam, bo jak ktoś nie jest spostrzegawcy, to jakby nie zauważy tego, że to są jakieś płatki. To są takie mikro reklamy, co prawda to są reklamy, ale to nie są takie reklamy jak w telewizji, że oglądasz to sobie najnowszy sezon ulubionego serialu. Zauważają na no tak, ale, ale w filmie czasami mogą tak zmienić, że bohater może powiedzieć co ja. Oczywiście, macie rację, są różne rodzaje przemycania tych reklam, no tak, ale ja mówię o tym, że nie dziwiłabym się, gdybyście kiedyś zobaczyli reklamę taką po prostu telewizyjną też na platformach, tak jak widzicie na YouTubie, to nie zdziwcie się, że jej kiedyś zobaczycie na
HBO czy na Netflixie, dlatego że no, firmy chcą jak najwięcej zarobić i jeżeli przestaniemy jakby po prostu w pewnym momencie możemy zobaczyć, tak jak niektórzy z Was może już osiągnęli ten wiek, kiedy mogą używać Facebooka zgodnie z regulaminem, czyli tam od 13 roku życia i tam Messenger, nie wiem czy pamiętacie takie czasy, Messenger kiedyś nie miał reklam, a teraz na Messengerze macie, no nie wiem, ja tam mam tak, konwersację z mamą, z tatą, się... z przyjaciółką i nagle jest reklama, więc kiedyś tego nie było, więc cały czas różne przestrzenie w internecie starają się właśnie producenci gdzieś, znaczy, producenci, właściciele tych. Ale gdyby na przykład Netflix teraz wprowadził reklamy na swój serwis, to mógłby też ponieść jakieś straty, no bo jedną z zalet Netflixa jest to, że tam nie ma reklam i to jest na przykład, no tyle serialów masz tyle filmów i nie masz reklam i to oczywiście też jest duża, i to też jest jedna z większych zalet Netflixa, że tam płacisz, ale nie masz reklam. Pytanie, w którym momencie inne platformy też się zdecydują. Powiedzmy, że jakaś platforma się zdecyduje na reklamy. Mam nadzieję, że do tego szybko nie dojdzie. Ale jeżeli ktoś się zdecyduje w ten sposób zarobić, to wtedy Netflix, HBO, Disney Plus, to chyba niedługo będzie, Disney Plus będzie wchodził do Polski jakoś, więc oni, jeżeli zdecydują się, któryś z nich, jeżeli choć jeden zdecyduje się na reklamy i zobaczy, że ludzie nie zaczną od niego odchodzić, to możliwe, że możemy się spodziewać na każdej możliwej platformie reklamy i dopiero po wykupieniu wyższego abonamentu będziemy mogli cieszyć się, że tak powiem, korzystaniem. No tak na playerze jest, że chyba za 8 zł masz dostęp, za 8 zł masz chyba dostęp do tam serialów i filmów, czy coś w tym stylu, ale za 30 masz bez reklam. Dokładnie. Znaczy mi się wydaje, że płatne serwisy to powinny być bez reklam, bo jednak się za coś płaci. No to może sobie na CDA wejść. Ale to też na CDA... Na temat marketingu internetowego. Proszę. Jak na temat, to tak. Internetowy też polega na tym, że w internecie, na przykład na stronie internetowej, na przykład Bizu, takiej firmy, która produkuje ubrania, są na przykład reklamy, są tam na przykład panie ubrane, takie ubrania, to są na których są zdjęć, także jakie ubrania są ubrane i polecają je, że na przykład jest rabat, że jest promocja. Super. Że na przykład najpierw kosztowała taka sukienka 100 zł, a potem kosztowała 300. Tak, zaraz o tym pogadamy. Super, że przechodzisz do tego. Przejdziemy do 4P marketingu. Słuchajcie, musimy przez to przejść, bo nie zdążycie nawet zadania zrobić. No jeszcze chciałabym, żebyście powiedzieć, że czasami ludzie robią tak, że normalny produkt kosztuje 139 zł. Oni myślą, chcą podwyżyć. To robią promocja przecenione z 151 zł do z 251 zł do 151, a normalnie kosztowało 121. I tak jest przeważnie na święta, że krzywa wygląda tak, że to jest drastyczny spadek i na przykład na święta jest spory wzrost, ale wychodzi promocja 60%, tak, ale naprawdę to jest drożej 30% na przykład. Pogadamy o tym przy cenie za chwilę, słuchajcie, przejdziemy właśnie, ale dzięki za spostrzeżenia, jesteście super wystrzegani. Ja chciałam tutaj przeszli do produktu. Dobra, przejdźmy do produktu i zaraz sobie będziemy szaleć przy cenach, bo ja widzę, że wbrew pozorom ceny i dystrybucja tutaj są waszą ulubionym tematem. Marketing internetowy. Proszę, nie chciałam powiedzieć do tych produktów. Może ja najpierw powiem coś o tych produktach, bo może się pokryję z tym, co masz do powiedzenia, a potem udzielę ci głosu, dobra? To zacznijmy od tego, że produkty w internecie, dzięki temu, że jesteśmy w internecie, nie muszą być tylko fizyczne. Po prawej stronie, osoby, które nie widzą, są dwie panie, które są ubrane w sukienki, jest podana cena, można sobie wybrać kolor, wymiar,
i na górze jest napisane coś takiego jak exclusive online shopping, czyli tylko w internecie, jak kupujecie online, macie dostępne te produkty. Producenci starają się w jakiś sposób przyciągnąć konsumentów, żeby kupowali tylko w ich sklepie online i te produkty mogą być fizyczne, tak jak te sukienki, no ale mogą być też produkty cyfrowe, czyli przez internet, na przykład jak ktoś ma PlayStation albo Xboxa, to może sobie pobrać grę online albo na komputerze, to na Steama. Właśnie, możecie sobie wszystko ściągnąć przez internet, a tutaj na przykład widzicie po lewej stronie aplikację i w aplikacji, a ta akurat jest o tym, żeby jak się uczycie, to macie sobie zablokować telefon i wtedy rośnie drzewko takie wirtualne, więc ono jest pomocne do pracy, jest darmowe. No ale chodzi o to, że można produkt zaoferować właśnie taki w postaci jakiegoś takiego produktu tak zwanego cyfrowego, albo właśnie fizyczny, ale do tego potrzebny jest sklep, o którym też zaraz porozmawiałam, bo to jest element dystrybucji. Ja słyszałem, że jest coś takiego, ja widziałam taką reklamę, że jeśli masz tam grę X na Xboxie, to masz ją za darmo na komputerze i to by było dobre zagranie, gdyby na przykład na Xboxie była droższa niż na komputerze i wtedy na przykład masz i to, ale myślisz, kupię sobie na Xboxie, bo to jakby kupię sobie na Xboxie, to będę miał na obu platformach, ale tak naprawdę gdybyś kupił na komputerze, byś wydał mniej pieniędzy, a tak wydajesz więcej pieniędzy. No to jest właśnie... A dwa razy byś na przykład nie kupił. I producent myśli, że no dwa razy byś tej gry nie kupił. Nie kupiłbyś tej gry dwa razy i byś wydał mniej pieniędzy, bo byś na przykład ją kupił na komputerze. A tak to jest większa szansa, że ją kupisz na Xboxie, bo wtedy wydasz... Myślisz, że... nie wiem jak to wytłumaczyć, ale... Tak, jakby, że na Xboxa jest że będziesz, droższa. Jest droższa i wyda więcej pieniędzy, bo dwa razy by jej nie kupił, ale tak kupuje tak, raz, ale wyda więcej pieniędzy. Są różne pomysły. Tu Franciszek się zgłaszał, ale widzę, że... O, dobrze, tak. To Franciszek. No bo ja chciałem też jeszcze powiedzieć, że platforma PlayStation wprowadziła specjalne zabezpieczenie, że można że niektóre gry można kupić, ale żeby zagrać online w sieci, to trzeba dokupić specjalną subskrypcję. O, to jest tak, coś to takiego, prawda. To mój znamy jak Michał się skarżył, że nie może zagrać w Ultimate tak. Team, bo trzeba kupić tam Xbox Plus czy coś. Jeszcze trzeba mieć PlayStation Plus. Że niby Fortnite jest darmowy napada, ale musisz kupić Xboxa Gold Live lub Game Pass Ultimate, żeby w niego zagrać, żeby w ogóle wejść. Ale to już Fortnite masz, niektóre się nie zagrasz. Bo dzięki temu można grać z gry o pieniędzy. Tak. A i tak trzeba będzie coś dopłacić, żeby w ogóle w nie zagrać. Tak, żeby zagrać prawda. W prawdziwą rozgrywkę, bo są jakieś dodatki fabularne, w które można zagrać, ale żeby zagrać w taką prawdziwą grę, to na przykład trzeba kupić subskrypcję specjalną, która i niby... To dlatego... I jeszcze chciałabym... Tutaj Pani jeszcze... Twórcy, na przykład na PS-ie tak nie jest i na przykład kupisz Fortnite i możesz grać, nie musisz nic dokupować. No tak, to prawda. Ale no tak, twórcy gier, bo subskrypcje ogólnie są bardziej dochodowe, bo subskrypcje to masz co miesiąc i to jest bardziej stały zysk. I tak, tak na przykład gier znaczy... Ale żeby mogą zarabiać miesięcznie. Musimy subskrypcję. Słuchajcie, dajmy Hani się wypowiedzieć, bo też nie miała jeszcze okazji. Tak, ja chciałam powiedzieć, że po prostu kiedy oglądałam jeden film niedawno, to po prostu ten jeden z bohaterów sobie zaśpił i na butelce tego był napis Coca-Cola. O, no właśnie, to też przykład lokowania produktu. Tutaj wszyscy mieliście rację też przy rozmowie o subskrypcjach, to jest jeden z takich modeli biznesowych właśnie cyfrowych. Super, że zauważyliście to. Przejdźmy teraz do ceny. Przejdźmy, już przejdźmy do ceny. Słuchajcie, ja wam tutaj wrzuciłam zdjęcie, kto nie widzi, to jest zdjęcie, jeżeli ktoś kiedyś dostał spam na skrzynkę, to właśnie tu jest spam, w którym mnie informował, że pewna firma robi wielki kiermasz tylko do północy, minus do 70% zniżki i w ogóle kody rabatowe i co nie tylko. Tak, no w ogóle szaleństwo, pełne szaleństwo zakupowe mi tutaj oferowali.
I właśnie internet pozwolił na stworzenie takich rzeczy, jak nie wiem, czy wiecie, kiedyś w gazetach rozdawano kupony, żeby z tym kuponem pójść do sklepu i dzięki temu miało się coś taniej. No i teraz w internecie praktycznie przeniesiono to samo i na przykład jedną, oprócz tego, że informujecie, tutaj ktoś właśnie mówił, że jest stara cena przekreślona i jest nowa pokazana, że wyżej, ważne słowo w internecie, pozycjonuje się, czyli pozycję wyższą zajmuje produkt, który jest przeceniony, to właśnie tutaj też są takie rabaty, które wpisuje się, kiedy się wychodzi do koszyka i chce się zapłacić. Słuchajcie, teraz przez chwilę nie będziemy zgłaszać się, bo mamy mało czasu, a chciałabym z Wami przejść przez te różne rzeczy. Także nie zgłaszajcie się, tylko posłuchajcie. Więc cenowo, no to wiemy, jak to jest, są różne wyprzedaże co jakiś czas. Jeżeli chodzi o dystrybucję, to na to składa się, jak pamiętacie, z 4P. Nadal, jeżeli mamy produkt fizyczny, to musimy gdzieś magazynować swoje produkty i musimy gdzieś je wystawić. No jak to robimy? Tworzymy sklep internetowy, robimy zdjęcia swoich produktów, opisujemy je, no i oferujemy klientom takie miejsce, gdzie mogą sobie wybrać, wybierają do tak zwanego koszyka i na końcu ten koszyk akceptują i wybierają sposób dostawy. I dystrybucja, to oprócz tego, że to jest magazynowanie tych rzeczy, pakowanie i wysyłka, to jest też właśnie postawienie takiego postawienia, no tak się mówi, sklepu internetowego i właśnie sama wysyłka, jak już wspominałam, formą dystrybucji będzie to, czy ktoś może sobie odjechać sam, czy wysyłamy to pocztą, czy sklep właśnie nam to przywozi i jeszcze czasem dorzucają takie rzeczy jak, nie wiem, kupicie meble, to że zmontują to albo wniosą do Was na piętro. Także to wszystko jest częścią dystrybucji, ale na slajdzie, jeżeli ktoś nie widzi, to jest jedno zdjęcie, właśnie oferta, że za darmo dowiezie firma to, co kupimy, ale jest też druga oferta, czyli oferta Steam, pewnie każdy to tutaj gra w jakiejś grze, tak, to zna Steam Store, dokładnie. I tam można, to też jest sklep, jak zauważycie, który też ma taką platformę, że można się wymieniać zdaniem i oglądać, i trailery obejrzeć i wszystko, ale przede wszystkim możecie tam kupić sobie grę i ściągnąć albo właśnie odinstalować i potem za jakiś czas znowu zainstalować. Więc to jest oferta tej firmy i to jest właśnie forma dystrybucji. I teraz przejdziemy do, tutaj widzicie, dlatego trochę Was przyspieszę. Witam na Steamie przez... przy okazji, jak kupujesz już, to masz przy okazji zobaczyć, a wydaj więcej pieniędzy, jest dodatek, możesz kupić dodatek, kup dodatek, w pakiecie będzie taniej, kup dodatek. Dokładnie, są te różne oferty. Także no to jest właśnie forma dystrybucji i też połączenie z ceną i z promocją. Przejdźmy przez promocję. Tutaj mamy różne ważne terminy, przez które, których nie będę odczytywać, ponieważ będziemy szli przez nie po kolei. Pozycjonowanie, czyli pozycjonowanie stron, to jest bardzo ważne, szczególnie kiedy w wyszukiwarce, powiedzmy, że jeszcze nie wiecie, tu jest przykład na slajdzie, że jest czekolada, nie wiecie, którą czekoladę chcecie kupić, i wpisujecie sobie czekolada w Google, to pierwsze, co zobaczycie, to będzie reklama. Ja zaznaczyłam, tam jest napisane, ja mam akurat angielską przeglądarkę, więc u mnie jest ad napisane od advertisement, więc u Was pewnie też będzie po prostu napis reklama, czy w jakim języku tam macie przeglądarki, to będziecie widzieli. Na samej górze będziecie widzieli reklamę. I dlaczego to jest na samej górze? Ponieważ ludzie no, z lenistwa klikają na pierwszą rzecz, którą widzą, dlatego Google gdzieś tam wysoko to wrzuca. I tak samo kolejne strony internetowe, które będą pokazywane po kolei, to zwykle producenci płacą za to, żeby być jak najwyżej właśnie w danych przeglądarkach. Tak, jest na Netflixie. Tak, dokładnie. Jak zapłacisz ileś tam złotych, to twój produkt będzie wyżej w kategorii. Dokładnie. Wyrównia. Na Allegro tak można, wszędzie tak można robić i to jest właśnie pozycjonowanie. Bardzo ważne, jeżeli szczególnie jak macie nową stronę i chcecie dotrzeć do nowych konsumentów. Druga forma takiej promocji marketingu internetowego, która wyróżnia się od marketingu tradycyjnego, to jest content marketing. A mianowicie, co to jest content marketing? Jak macie sklep, albo na przykład tutaj pokazuję zdjęcie strony pani, która robi fotografie rodzinne i ona normalnie ma ofertę, podaje ile tam kosztuje jakaś sesja zdjęciowa, ale obok ma blog i na tym blogu ona sobie pisze, jak fotografować swoje dzieci albo bezpieczny noworodek na sesji. I ona oprócz takiej oferty, którą sprzedaje, daje też za darmo wiedzę, czyli będziecie częściej wchodzić na tę stronę internetową, bo będziecie chcieli dowiedzieć się jakichś ciekawostek.
i bardzo dużo firm właśnie przy okazji może coś nam się spodobać i kupimy. Dokładnie. I na przykład takie sklepy, jak te sklepy, które sprzedają na przykład jakieś elektronikę, one często prowadzą vlogi i tam testują sprzęty albo mówią wam co i jak. No i właśnie wchodzicie, oglądacie sobie i potem może na przykład zastanawiacie się między dwoma telefonami, oni robią testy, czyli dają wam dodatkowy content i możecie na przykład na podstawie tego wybrać sobie telefon i tak naprawdę kupić w ich firmie, na ich sklepie. Więc content marketing jest bardzo ważny po to, żeby ludzie się przywiązali i dłużej spędzali czas po prostu na waszej stronie internetowej. Kolejny slajd, przepraszam, tak gnam, no ale przejdźmy po prostu do zadania. To będzie spam. Ja tutaj zaznaczyłam wam od akurat Black, Red, White. To tylko opowiem tutaj o właśnie o tym spamie, że ja to nazywam spam, ponieważ to jest niechciane przeze mnie, już nie chcę tego i muszę zrezygnować z newslettera, ale zwykle możecie zapisać na waszej ulubionej stronie na newsletter. I ten newsletter pozwala wam na dowiedzenie się, co jest nowego w sklepie. Tak jak tutaj na przykład Black Red White mi mówi, że jest super świąteczne, coś tam, udane święta i widzicie, była, kiedy się promocja skończy, do kiedy, i że jest łóżko, poduszka, jakaś aranżacja tutaj, jakieś komody i mogłam się wszystkiego dowiedzieć właśnie o nowościach w tym sklepie, dzięki temu e-mail marketingowi, czyli po prostu takim, który przychodzi na skrzynkę pocztową, naszą mailową. Kolejna rzecz to jest chyba najstarsza forma, jaką tylko znacie, reklama banerowa, czyli jest sobie obrazek. Jak klikniemy na ten obrazek, to on jest hiperłączem i przechodzimy do innego miejsca. Ten baner nas zachęca jakoś, żeby tam dotrzeć. Te banery też na przykład są tak zwana reklama pop-up. A proszę pani, ale pokazuje. Też często na przykład jak oglądamy coś na telefonie i wyskakuje nam reklama gry. I wtedy nam pokazuje, żebyśmy coś przesunęli i no przesuwamy. Kolejna przenosi do sklepu. Jak już po raz czwarty, to nas wywala do sklepu Play i zainstaluj, zainstaluj. Tak, tak jest bardzo często. Po prostu producenci jakoś tam kuszą, żeby po prostu dotknąć ten ekran. Ktoś nie wytrzyma albo po prostu te reklamy trwają 30 sekund i już z nudów chce się to przeklikać. To właśnie no może tak być. Także tak, to prawda, właśnie szczególnie w grach na telefon to jest widoczne. Także reklamy banerowe, tutaj jest przykład Interi. Tak, o, Antonina wróciła. Antonina, skończyliśmy, powiedzieliśmy tylko, że e-mail marketing to jest wtedy, kiedy na e-mail dostajemy informacje o tym, co jest nowego, i teraz przejdźmy do reklamy banerowej, że na stronie internetowej możemy zobaczyć właśnie takie banery i te banery, jak klikniemy, to przenoszą nas do strony internetowej, gdzie możemy coś kupić. A co to są tyle. Banery? Banery to jest obrazek. Baner to jest obrazek, który po prostu przenosi, który informuje nas o czymś. Może na przykład mówić o akcji społecznościowej jakiejś, na przykład sprzątamy las, ale może też na przykład tutaj jest apart i on mówi, żeby pobrać tak. aplikację i gdzieś tam przejść. O, proszę tak, pani, ale jakaś maksymalne zarażenie dzisiaj. Chociaż zaszczepieniem też jest. A nie, to nie jest temat, ja nie jestem wirusologiem. Kolejnym punktem jest marketing szeptany, czyli marketing szeptany to jest coś, kiedy ludzie sobie podpowiadają, co im się podoba, co im się nie podoba i często to widać w komentarzu, na przykład że jesteśmy na jakiejś stronie, jest jakaś biżuteria i pani jedna pisze, a ja na przykład nie lubię tej firmy, bo mi się zerwał ten łańcuszek, ale za to ta druga firma, o, ta druga firma to jest taka super, podaje wam link. Więc marketing szeptany może być albo właśnie taki, że informujemy kogoś o tym, że jest jakaś inna firma, albo po prostu możemy przeczytać o tym, co jest fajne, a co jest niefajne i po prostu konsumenci między sobą przekazują, co im się podoba albo co nie. No i niektórzy producenci wykupują, znaczy tworzą sztuczne takie komentarze, więc trzeba uważać bardzo i najlepiej przeczytać trochę negatywnych, trochę pozytywnych, żeby wiedzieć, czego się spodziewać. No ale to jest jedna z form właśnie promocji. Tu Hania tutaj bardzo zgłasza. Ja chciałam powiedzieć, że właśnie tak często w reklamach jest, że ktoś tam mówi, a co ty robisz, że masz takie coś tam, a ona odpowiada jej, a to proste. Wystarczy tylko kupić coś tam i gotowe coś takiego właśnie. Dokładnie. To jest reklama. Albo raz widziałem w grach, że ludzie na przykład dają, wchodzą w jakąś grę,
umawiają się z jakąś tam platformą, z jakimś, no z jakąś, nie wiem, reklamą, biorą link i na przykład spamią na czacie, że o, na przykład dostaniecie darmowe robuxy tutaj, albo tak, tu można, tak. Dostaniecie darmową jakąś walutę w grze, tylko musisz kliknąć tu i musisz zalajkować, zasubskrybować, napisać adres e-mail, wysłać SMS, potem zabierzemy tobie 500 zł i dostaniesz jeden robux. No, dzięki Michał, a jeszcze do tego, co Hania powiedziała, nawiążę. Właśnie marketing szeptany, ja to co podałaś, to ja jest reklam. Dostałam coś takiego, ja tylko chcę skończyć, słuchajcie, bo mamy mało czasu. Więc to, co Hania powiedziała, gdyby ta scenka, o której ona mówi, zdarzyła się właśnie w jakiejś restauracji, kawiarni albo po prostu w zwykłej rozmowie, a nie byłaby reklamą, to jest właśnie marketing szeptany, że jedna osoba drugiej coś poleca. Także to chciałam podkreślić. Przejdźmy jeszcze dalej, bo mamy trzy slajdy, żeby przejść i żebyśmy dali radę. Jeżeli chodzi o blogi i vlogi, to nawet nie podnosi rąk, bo wiem, że wszyscy na pewno oglądacie jakichś influencerów, jakichś streamerów i tak dalej. Chciałam tylko właśnie zwrócić Wam uwagę, że często Wasi ulubieni gdzieś tam twórcy mają umowy z firmami. Tutaj na przykład była jakaś pani, akurat ja w proszkach do prania pracowałam, więc wiedziałam, że coś takiego robili film o tym, jaki proszek do prania jest najlepszy tuż po urodzeniu dla niemowlaka. I po prostu lecieli przez 2 minuty, opowiadali o każdym produkcie Yelpa. No i na pewno macie tych swoich influencerów, czy kogoś to tam oglądacie, jakieś tutoriale tworzą, jak coś zrobić. No i oni właśnie będą polecali różne rzeczy. No to zdajcie sobie sprawę, że prawdopodobnie zostali bardzo dobrze opłaceni przez firmę, żeby to zrobili. Tutaj ale jeszcze widzicie pani na dole. Poczekajcie, to skończę tylko i zaraz ci Norbert udziela głosu. Bo to chyba, a nie, Nikodem, czy to się zgłaszał? Dobra, chwila. Że na dole też widzicie takie dwa pieski w ubraniach i widzicie, to jest z Instagrama zdjęcie, że niby jest jakiś tam opis, coś tam, że jesteśmy z pieskami, a na dole moje pieski są ubrane w to, tutaj macie kod zniżkowy, możecie kupić takie same ubranka. No i to też jest influencer marketing, bo ileś osób śledzi te psy, tam bardzo dużo osób, no i właśnie dowiaduje się, że ich ulubiona pani, która ma te psy, ona, ich psy, jej psy ma takie ubranka, a tutaj niestety, a tutaj też wasz pies może mieć takie ubranka, tylko tutaj skorzystajcie z tej promocji. Norbert chciał się zgłosić. Nikodem. Dobra, to najpierw Nikodem, a potem Norbert. Ale proszę pani, bo bardzo dużo youtuberów i influencerów, to oni po prostu tak, że niby lokują, tak dostają współpracę, ale niektórzy też robią tak, że oni promują tylko te, które używają na co dzień, na przykład myszki, które używają lub jakieś napoje, które piją. Tak nie zawsze to, co im oferta przyjdzie, na przykład takie garnki, że są perfekcyjne i w ogóle, no bo to tak jakby ludzie by się trochę skapnęli, że garnki... Tak, właśnie widzisz. Ale bardzo dobrze, przepraszam, że tak skracam, ale specjalnie dobiera się tak influencerów, żeby oni trafili. Czyli na przykład jeżeli mamy kogoś, kto gra, to telefony, myszki, tematyki naszego konta. Ale tak, słuchajcie, jeżeli ktoś interesuje się szydełkowaniem, to firmy, które produkują rzeczy do szydełkowania, będą się zwracać do nich. Jeżeli są to gamerzy, to właśnie gamingowe myszki, klawiatury i tak dalej będą się właśnie u nich reklamować. Więc nie dajcie się zwieść. Pani, jak na przykład jakiś streamer gra w grę i ma kamerę na swoje ręce, czyli na swoją myszkę i klawiaturę, to na przykład jak masz kontrakt z Corsairem, to jest taka firma produkująca tam sprzęt do gier, i masz kamerę na swoją myszkę, która jest od tej firmy. No to samo to, że powiedzmy grasz dobrze w tą grę i widać tą myszkę przez całą transmisję, to jest taka mikroreklama, że... Oczywiście, tak. Oni na tym się musi dobrze grać, jak ty jesteś takim dobrym graczem, no przecież to płacisz, to musisz być dobrym graczem. Pani, są też youtuberzy, robią tak, takie reklamy, że na przykład ten, robią te... że można wygrać jakiś sprzęt. Tak, robią takie, robią konkursy tego typu rzeczy. Ale oni też nie... umowy z producentami często. Oni słuchajcie, nie zawsze... dalej.
Mówiłam, że wy jesteście doskonali w to. Wy oglądacie i doskonale wiecie. Robią... Ale oni nie zawsze za to dostają pieniądze. Oni czasami robią to z własnej woli, albo sami robią jakieś live'y. Ostatnio jakieś SteelSeries było w 20-lecie, to każdy robił live o 10-godzinny i co pół godziny rozdawał sprzęt. Słuchajcie, jeszcze niektóre... Oni są zwykle, zwykle im się płaci. Ja wiem, że to jest straszne, ja wiem, że to tak brzmi niewiarygodnie. Oni i sami influencerzy piszą do firm z prośbą o to, żeby dali im ten sprzęt, że proponują konkursy, mają swoich menedżerów. Bardzo łatwo właśnie nakłonić ludzi, którzy oglądają. Może się wydawać nam, że są najbardziej wiarygodni na świecie i na pewno nie są, że tak powiem, tak zwani kupieni, ale prawdopodobnie firmy im bardzo dużo płacą za te reklamy. Nie mówię, że tak jak tutaj mówicie, że niektórzy mówią o swoich starych sprzętach, nie mówię, że wszyscy tak robią. To nie jest też nic złego, bo oni też jakoś zarabiać muszą na życie, ale no oczywiście trzeba mieć to pod uwagę, brać to pod uwagę. Przepraszam, że więcej nie chcę czasu już tutaj poświęcać, bo jeszcze mam dwie rzeczy, a zadanie już chyba wam zostawię do przemyślenia. Ale też czasami jak ktoś jest... Ale chciałam, słuchajcie, nie, już nie, już koniec. Przejdźmy do mediów społecznościowych, bo to już chyba jest największy temat. Czyli tutaj macie logotypy Facebooka, Instagrama, Twittera, Pinterest, LinkedIna, YouTube'a, pewnie też parę innych będziecie kojarzyli, mediów społecznościowych, gdzie ludzie wymieniają się informacjami, gdzie wrzucają swoje produkty, szczególnie na Instagramie, pokazują piękne zdjęcia zegarków, butów i czego tylko. Trzeba pamiętać, każde medium społecznościowe jest skierowane do jakiegoś tam, do jakiejś grupy, czyli na przykład Instagram. No to wiecie, że już jest, nikogo nie będzie interesowało na Instagramie jakieś super ważne artykuły naukowe. Za to na Twitterze już politycy i na LinkedInie bardzo chętnie ludzie, którzy są tam, starają się dokształcić, będą chcieli. Ale proszę pani. Czegoś nauczyć. Czekajcie, bo już jest 7:30. Ja tylko chcę, żebyście zapamiętali, że każde medium społecznościowe ze swoją reklamą trzeba będzie dostosować swój przekaz. I ostatnia rzecz, ostatnia, to jest zadanie, to wam potem zaraz pokażę. To jeszcze tylko Nikodem w takim razie. Proszę pani, bo też niektórym to tak jakby taki. Tak, niektórzy to albo coś tam, jeżeli nawet tego nie potrzebują, to oni to na przykład kupują znak na Instagramie, się przewinie na głównej, coś tam jak piszesz, no to też można zaciekawić się, zainteresować, tak jakby kupić w ciemno, tylko na podstawie tego opisu tego. Tak, oczywiście Instagram w ogóle oferuje na przykład, że klikniecie na obrazek i tam przenosi was do sklepu, także jak najbardziej na tych wszystkich platformach się sprzedaje. Na każdej z tych platform, no oprócz, czy to na Facebooku i Instagramie i na Pinterestie możecie sprzedać bezpośrednio produkt, na YouTubie też możecie odnośnik, na Twitterze i na LinkedInie raczej budujecie coś takiego, co nazywa się marka własna, na pewno kiedyś będziecie się o tym uczyć, czyli sprzedajecie trochę siebie, na LinkedInie chodzi o to, żeby ktoś was zatrudnił do pracy, a na Twitterze o to, żeby ludzie jak najbardziej was rozpoznawali, żeby was udostępniali i tego typu podobne rzeczy. Ostatnia rzecz, to dla was do przemyślenia, ponieważ już razem tego nie omówimy, ale na podstawie prezentacji, którą pani Joanna albo pani Dorota zamieszczą wam, będziecie mogli zrobić takie zadanie. Jeżeli będziecie chcieli je jakoś wysłać, to możecie tutaj wysłać i będę mogła wam jakoś to skomentować oczywiście, ale przeczytam wam to zadanie. Jesteście właścicielami nowej restauracji Mango Lassi, to jest taki napój, które oferuje indyjskie jedzenie. Ta restauracja oferuje indyjskie jedzenie i w Polsce z powodu pandemii wprowadzono lockdown. No to skąd my to znamy? Co nie pozwala na serwowanie dań w lokalu? No i chciałam właśnie, żebyście się zastanowili, jak za pomocą internetu można dotrzeć do klientów z informacją o tym, że istnieje ta nasza restauracja, gdzie i dlaczego byście promowali te swoje dania, jak byście dostarczali to jedzenie do zamawiających i jakie promocje cenowe byście zastosowali. Już teraz się nie zgłaszajmy, niestety, bo jest już 7:33 i zaraz niektórzy no po prostu już nie będą mogli z nami tutaj być, bo trochę już długo to trwa przed komputerem, ale chciałabym, żebyście po prostu sami sobie zrobili takie ćwiczenie na podstawie tego, co już powiedzieliśmy wcześniej.
możecie z rodzicami to zrobić, w jaki sposób po prostu w internecie rozpowszechnić restaurację, o której prawie nikt nie wie, no a jest lockdown i po prostu nie zaprosimy do siebie. Dlatego mam nadzieję, że Wam to zadanie się spodoba. I jeszcze raz mówię, jeżeli jakoś będziecie chcieli je rozwiązać, a dowiedzieć się, czy dobrze rozwiązaliście, czy Wasze pomysły są prawidłowe, to pewnie tutaj będzie można wysłać na Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, to na pewno gdzieś do mnie trafi i będę mogła Wam odpisać. Oczywiście to nie jest jakieś na dodatkowe punkty, ani w ogóle nie myślę, że to jest praca domowa. Bardziej to miała być rozrywka. Także ja w tym momencie chciałabym już podziękować Wam za tę super przygodę, jaką było tutaj porozmawianie z Wami. Byliście super hiperaktywni. Nie sądziłam, że nie zrobimy zadania wspólnie. Jeszcze chwileczkę, tylko chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jesteście taką fajną grupą. Mam nadzieję, że przyszli wykładowcy, z którymi będziecie mieli zajęcia, będą równie zadowoleni, równie gęsto będziecie podnosić te ręce. Norbert, jeszcze podziel się i będę oddawać pewnie głos pani Joannie powoli. Bo tu podnosisz rękę. Nie. To Franciszek w takim razie, bo też podniósł rękę i zaraz kończymy. No bo ja jeszcze chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o taką promocję poprzez bardzo sławne osoby. Jest taki kierowca rajdowy, który nazywa się Lewis Hamilton i on podpisał umowę z firmą Monster i raz w pewnym wywiadzie miał przed sobą puszkę otwartą po Monsterze, ale jako, że był kierowcą, on nie mógł go pić, dlatego że oni bardzo zdrowo się odżywiają. I taki energetyk, on nie może. On po prostu nie może, żeby nie zepsuć sobie formy. I on musiał udawać, że pije, żeby ta umowa doszła do skutku. I on naprawdę tak, udawał. Super. Nikt o tym nie wiedział. To wyglądało, jakby on pił, ale oni mają zakaz. Oni nie mogą, bo oni już. Rozumiem, tak. Oni by stracili formę. To jest też influencer marketing. Ale można tam wlać wodę. No właśnie. Tak, słuchajcie, teraz jeszcze tylko Norbert, Antonina i się żegnamy. Ale dzięki, Franciszek, to jest prawda. To też jest forma, też jakoś tam. Przeniesienia takiego celebryckiego wpływu na właśnie też influencerzy mniej więcej w ten sam sposób działają. Norbert jeszcze i Antonina i kończymy. Proszę Pani, bo na ostatnim slajdzie to było pokazane, że była jakaś restauracja i my jesteśmy właścicielami. To bym też dał taką wskazówkę, że jakieś tam, nie wiem, jeśli tam serwowali jakieś zdania, to mogli wziąć i jakby na wynos po prostu do swoich klientów. Można. Jak będziecie rozwiązywać sobie to zadanie, to oczywiście to jest bardzo dobry trop, żeby zaproponować. Jeszcze Antonina i słuchajcie, kończymy, bo już jest, ja wiem, że my bardzo chyba się tutaj polubiliśmy, ale wszyscy tutaj się bardzo tłumnie zgłaszacie. Antonina, dobra, Antonina i Nikodem, koniec. Chciałam jeszcze powiedzieć, że mi się bardzo podobały zajęcia, jest naprawdę fajnie i chciałabym podziękować. I super, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że na drugi tydzień też przyjdę. Super, też trzymam kciuki. Bardzo dziękuję jeszcze Nikodem, się zgłaszał i kończymy Pani Joanno. Nikodem nie wiem, czy jest, czy nie ma, bo się zgłaszał, tak machał ręką, ale nie widzę już. Dobra, nie widzę. To ja bardzo chciałam Wam podziękować. Super się z Wami pracowało. Jesteście świetną, jak to już mówiłam, grupą. Mam nadzieję, że wszyscy inni wykładowcy będą się tak dobrze bawili z Wami jak ja.